procesy niezawodnego zapalania mają wielkie znaczenie w naszym życiu, zwłaszcza zaś tam, gdzie chodzi o ich zastosowanie w technice. Ocenić sprawność działania układu zapłonowego. Jeśli jednak czasem coś zawodzi w tym układzie, wielu z nich nie wie, jak można usunąć uszkodzenie. Dla takich osób garść informacji. Oto układ zapłonowy Wartburga 353. Włącznik zapłonu zespolony z zamkiem kierownicy zamyka pierwotny obwód prądu, na który składa się cewka i przerywacz. Prąd płynie przez zacisk 15 do cewki zapłonowej i dalej przez zacisk 1 do przerywacza. Styki przerywacza rozwierają się, przerywając obwód pierwotny. To z kolei powoduje wzbudzenie we wtórnym uzwojeniu cewki koniecznego do uzyskania zapłonu napięcia od 12 tysięcy do 20 tysięcy voltów. Napięcie to przekazywane jest z zacisku 4 cewki zapłonowej przewodem zapłonowym do kapturka świecy zapłonowej i jej elektrod. Ze schematu widać, że stosunkowo łatwo można zlokalizować uszkodzenie, gdy postępuje się systematycznie. To właśnie pragniemy pokazać. Zaczynamy od miejsca, gdzie przeskakuje iskra zapłonowa, a więc od świec zapłonowych. Po połączeniu świec z masą można łatwo sprawdzić ich stan. Świeca środkowa nie daje iskry. Sprawdzamy odstęp między elektrodami świecy z pomocą szczelinomierza i regulujemy tak, aby wynosił 0,6 mm. Jeżeli ponowna próba wypadnie negatywnie, trzeba wkręcić nową świecę zapłonową. Gdy i to nie pomaga, należy szukać uszkodzenia w obwodzie prądu danego cylindra, rozpoczynając od kapturka świecy zapłonowej. Zamiana kapturków świec miejscami dowodzi, że kapturek nie może być przyczyną uszkodzenia. Należy więc upewnić się, czy przewód zapłonowy nie jest pęknięty lub wilgotny. Można to tak zrobić. Następnie sprawdzamy cewki zapłonowe, rozpoczynając od ich zacisków. Nie stwierdziliśmy nadmiernego nagrzania występującego w razie defektu cewki. Wilgoć na zaciskach cewek może również być powodem zakłóceń. Z zamiany cewek miejscami wynika, że działają one bez zarzutu. Musimy więc zająć się teraz przyrządem zapłonowym. W tym celu trzeba zdjąć wlot powietrza i tablicę rejestracyjną. Każdemu cylindrowi odpowiada numerowany przerywacz na płycie przyrządu zapłonowego. Kolejność zapłonu 1, 3, 2. Dla zmierzenia odstępu między stykami przerywacza trzeba najpierw ustawić tłok pierwszego cylindra w zwrocie zewnętrznym. Pierwszy cylinder silnika znajduje się przy chłodnicy. W otwór świecy wprowadza się śrubokręt, ciągnie za pasek klinowy i wolno obraca wałem korbowym. Gdy śrubokręt zaczyna ruch ku dołowi, tłok w cylindrze znajduje się w zwrocie zewnętrznym. T to zwrot zewnętrzny, Z to punkt zapłonu. To były znaki dla pierwszego cylindra. Uszkodzenia trzeba jednak szukać w obwodzie prądu drugiego cylindra. Zgodnie z kolejnością zapłonu, następny znak to znak trzeciego cylindra. Powoli obracając wałem korbowym, ustawiamy kreskę na T.
zwarcie styków przerywacza jest za małe. Aby je skorygować, należy odkręcić nieco wkręt D1 przez pokręcanie wkrętem mimośrodowym E1 i ustalić odstęp na 0,4 mm. Dla sprawdzenia punktu zapłonu obracamy wałem korbowym w przeciwnym kierunku, a znak na kole pasowym zrówna się ze znakiem Z. Pokręcając lekko wałem korbowym, ustawiamy przerywacz drugiego cylindra tak, aby właśnie zaczynało się rozwieranie styków. W tym przypadku zapłon jest za wczesny. Trzeba więc zluzować wkręty mocujące C1 i C2 i za pośrednictwem wkrętu mimośrodowego E2 ustawić przerywacz tak, aby z chwilą zrównania się znaków zaczynały się rozwierać styki przerywacza. Teraz dokręcę się znowu wkręty C1 i C2, po czym, wykonując drobne ruchy wałem korbowym, sprawdza się ustawienie zapłonu. Przy sprawdzaniu okaże się, że również i na świecy drugiego cylindra wystąpi iskra zapłonowa. Po założeniu wlotu powietrza pamiętać trzeba o sprawdzeniu złączy przewodów zasilających światła pojazdu. Jedzie znów, a fakt, że kierowca umiał poradzić sobie, napełnia go poczuciem pewności. Po usunięciu niesprawności, zwłaszcza jeżeli zmuszeni byliśmy do regulowania przerywacza, zalecane jest oddanie wozu do przeglądów stacji obsługi. Stacja dysponuje fachowym personelem i sprzętem technicznym niezbędnym do optymalnego ustawienia zapłonu, zapewniającego silnikowi pełną moc przy ekonomicznym zużyciu paliwa. Wykonywana na stacji usługa nie ogranicza się przy tym do samego usunięcia defektu, lecz obejmuje również dokładne ustalenie przyczyny jego powstania. W naszym przykładzie monter, widząc nadpalone styki przerywacza, podejrzewa niesprawność kondensatora. Przy wymianie styków monter stwierdza, że kondensator jest obluzowany. A oto czynności przy ustawianiu zapłonu. Oczyszczenie styków. Ustalenie zwrotu zewnętrznego. Wyregulowanie rozwarcia styków przerywaczy i ustawienie punktu zapłonu. Z chwilą zgaśnięcia lampki kontrolnej rozwierają się styki przerywacza. Przy prawidłowej regulacji punkt zapłonu daje 22 stopnie względnie 3,58 mm przed zwrotem zewnętrznym.
Na zakończenie prac przy przyrządzie zapłonowym należy wyregulować poduszeczkę filcową i nasycić ją olejem. Oczywiście trzeba też sprawdzić, czy świece zapłonowe działają bez zarzutu. Takie świece należy wymienić. Kontrola punktu zapłonu przy pracującym silniku potwierdza właściwe ustawienie. Użytkownicy samochodów doceniają sprawność układu zapłonowego, jednakże wielu z nich w razie wystąpienia jakiegoś defektu nie wie, jak zabrać się do naprawy. Dla Państwa będzie to od tej pory z pewnością łatwą sprawą.